Zabieramy Was dzisiaj na spacer promenadą wzdłuż linii brzegowej jeziora w Kórniku. Pokażemy Wam, jak został ładnie zagospodarowany ten teren, jak przyjemnie można spędzić tutaj czas. Tu kończy się promenada, ponieważ właściciel nie przekazał działki, nie oddał działki do urzędu gminy. Jak czytamy na tablicy, w sądzie toczy się postępowanie o wydanie tego gruntu, tak aby promenada mogła być w całości wykonana. Ale ten feralny kawałek można ominąć, idąc brzegiem. Jak czytamy na tablicy, jezioro zawsze należało do spadkobierców zamku, natomiast pas nadbrzeżny należał do mieszczan. Za tym odcinkiem możemy ponownie korzystać z dwóch pasów promenady, z pasu dla rowerów i pasu dla pieszych. Przy promenadzie, jak widać, Galeria Poznańska. Spacerując można skorzystać z różnych mini placów zabaw. Tutaj akurat mamy plac zabaw przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami. Trochę przyrody, trochę cywilizacji. Mamy tutaj siłownię zewnętrzną, amfiteatr. W oddali mamy ośrodek Oaza, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oddali zamek Kórnik. Przy promenadzie znajdują się różnego typu minibary, gdzie można coś zjeść, napić się, spędzić miły czas. I powoli tutaj dochodzimy już do zamku Kórnik. Oto doszliśmy do zamku promenadą. Tutaj, jak widać, promenada prowadzi jeszcze kawałek dalej. Jeżeli nie chcemy wracać z powrotem promenadą, możemy wrócić do ośrodka Oaza, także tutaj strefą miejską. Wróciliśmy jednak na promenadę, tutaj jest zdecydowanie ciszej i przyjemniej. Po drugiej stronie jeziora, ośrodek sportu i rekreacji, plaża. Tutaj mamy nową kładkę na drugą stronę jeziora. Wakeboard. Tam w oddali mamy zamek. Na terenie ośrodka jest sporo miejsc rekreacji. Są także miejsca, gdzie można coś zjeść. Teren ośrodka, stadion lekkoatletyczny, tereny rekreacyjne, plaża.